Witajcie, rezydenci zła. Po wielu miesiącach ciszy pomału zaczynają spływać do nas drobne informacje odnośnie Resident Evil 4 Remake. Oczywiście musimy zachować chłodną głowę i traktujcie wszystkie te doniesienia jako plotki niepotwierdzone w żaden sposób przez Capcom. To, iż remake Resident Evil 4 powstaje za naszymi plecami, jest chyba oczywiste. Capcom nie odpuściłby kurze znoszącej złote jaja, szczególnie po sukcesie odświeżonej drugiej części oraz udanej sprzedaży trzeciej odsłony. Na przestrzeni 2 lat zderzamy się z pewnymi przeciekami oraz wskazówkami na temat produkcji, jak przy okazji filmu od PlayStation Play Has No Limits, gdzie widnieje symbol kultu Los Illuminados. Przypadek? Nie sądzę. W poprzednim roku było głośno w sprawie odsunięcia od projektu ekipy odpowiedzialnej za remake czwartej części. Ówczesny zespół stworzył dla nas odświeżoną trzecią odsłonę, ale ktoś z zarządu wydał decyzję, aby to Capcom Division 1 przejęło stery i poprowadziło tytuł według swojej myśli. Dostarczyli oni nam takie perełki jak remake drugiej części czy Resident Evil Village, więc o jakość możemy być spokojniejsi, lecz z pewnością odbije się to na dacie premiery. Skąd taka decyzja? Spekuluje się, iż częściowo opinie graczy o wyciętej zawartości z Resident Evil 3 Remake mogły mieć znaczący wpływ na podjęte działania. Ostatnio Shinji Mikami, twórca oryginału, w wywiadzie zdradził, że chętnie zobaczy odświeżoną wersję czwartej części, a rzekomo sama firma swojego czasu zaproponowała mu współpracę przy projekcie. Niestety był on zmuszony odmówić ze względu na swoje zobowiązania względem studia Tango Gameworks, w którym na ten moment się znajduje. Jednak sam Shinji kibicuje projektowi. Strona fanbait.com w poprzednim tygodniu rozpaliła wyobraźnię sporej części graczy, udostępniając kilka szczegółów związanych z Resident Evil 4 Remake. Podobno deweloperzy postawili na półotwarty świat, niczym z Village, i bardziej mroczny klimat, co jest chyba dla każdego z nas oczywiste, szczególnie po ostatnich odsłonach. Sama sekwencja początkowa wejścia Leona do wioski, gdzie oryginalnie wchodziliśmy w dzień, teraz dzieje się pod osłoną nocy. Ma być przerażająco, a remake będzie czerpać garściami z wczesnych koncepcji Resident Evil 4, czyli wersji Biohazard 3.5. Całkiem możliwe, że powróci Hookman oraz halucynacje, a z plotek wynika, że sam dr Salvador, niesławny człowiek z piłą, ma być naszym prześladowcą niczym tyrant Nemesis. Jest to całkiem prawdopodobne, gdyż Capcom ostatnimi czasy lubi wrócić do pierwotnych projektów. Niektóre pomysły na postacie, lokacje czy potwory wykorzystano już przy okazji realizacji Resident Evil 2 Remake czy Resident Evil Village. Pojawiła się również wzmianka o tym, iż poboczne postacie dostaną więcej czasu antenowego, a ich wątki zostały delikatnie przebudowane. Chyba najmocniej Krausera oraz Sadlera, gdyż teraz nie będzie on już finalnym bossem. Do tego Ashley ma zmieniać się wraz z postępami w grze. Początkowo przerażona, będzie liczyć wyłącznie na naszą pomoc, aż w pewnym momencie sama zacznie się angażować w walkę z Ganado. Deweloperzy nie mają zamiaru odtworzyć czwartej części scenka po scence, a będzie to raczej remake, wierny oryginałowi, lecz w nowej formule, przystosowany na obecne czasy. Scenariusz Zeidou Wong również doczeka się potężnej przebudowy. Rzekomo oba dodatki z kobietą w czerwonej sukni mają zostać teraz złączone w jeden, aby zachować spójność względem głównego wątku i dostarczyć graczom bardziej płynną historię. Pojawił się nawet koncept art z Albertem Weskerem, ale to potężna plotka, która szybko została zdementowana. Lecz ewidentnie grafika pasuje pod styl dzisiejszych artbooków, a Wesker bardziej tutaj przypomina tego Scott Veronica, szczególnie po zranieniu na ręce, które zapewne zawdzięcza samej Alexii.
swojego czasu wyciekła lista z grami dla Nvidia GeForce Now. Spora większość produkcji na tamten moment nie była jeszcze zapowiedziana, ale wraz z upływem czasu gry zawarte na liście zaczęły faktycznie wychodzić na jaw, jak remaster Chrono Cross, GTA Trilogy czy Uncharted Dziedzictwo Złodziei. Co nas interesuje, to to, iż na owej liście znajduje się również odświeżona czwarta część Resident Evil. Osobiście uważam, iż pewną zajawkę Resident Evil 4 Remake dostaniemy jeszcze w tym roku, rzekomo nawet w pierwszym kwartale, więc to już lada moment. Jednak jeśli informacja o rotacjach w zespole oraz przebudowie gry była prawdą, nie ma co liczyć na premierę w 2022. Przyszły rok to realny termin, ale lubię się czasem pomylić. Dodatkowo fani już spekulują, gdyż dosłownie wczoraj Capcom rzucił licznik z czasem do zapowiedzi jakiejś gry. Coś się dzieje w temacie i liczę, iż wreszcie dostaniemy coś, czym wszyscy będziemy się jarać. Większość weteranów serii czeka na remake Code Veronica, w tym ja, jednak wszystkie siły firmy teraz bardziej skupiały się na czwartej odsłonie, lecz nikt nigdy nie powiedział, że odświeżonej wersji Veronica nie dostaniemy. Wiadomo, słupki sprzedażowe robią swoje, więc są priorytety i priorytetyki. Jakie jest wasze zdanie? Chętnie poczytam, więc zostawcie komentarz i wpadnijcie na nasze media społecznościowe. Żegnam się z wami ja, Mr. Revil, i do usłyszenia, rezydenci zła.